mamy też naszych przyjaciół z Niemiec, zachodnia strona Polski, Autohaus Kramm. Przywiózł do nas nowe Cadillaki. Wolę koment zu mir? Wolsz zajmie do mecza? Wolsz sprawie Deutsch albo Polnisch? Deutsch, Englisch. Rosyjs, Polnisch. Russisch, Deutsch, Englisch. Ich habe gesehen, aż długo sprawie Polnisch. Mamy kolegę, który pracuje w firmie Kramm. Firma Kramm zajmuje się sprzedażą nowych samochodów, Cadillaki. Powiedz, czym się zajmujecie. Jest szef. Szef wollte mi sagen, von wo kommen diese Auto? We're coming from Berlin. And those cars are official imports of Cadillac, of Corvette and Camaro. We don't offer cheap imports. We're the best in Europe, and so come and visit us in Berlin. Bist du zufrieden? Komm her und alles, alle Leute. Ale super hier, wszystko super, tu jest naprawdę super, America Cars Mania, naprawdę, następny rok na pewno też będziemy. Leute sind einfach unglaublich drauf, the people are very crazy, it's unbelievable, so I like it, I like Poland, I like America's Cars Mania, unbelievable. I'm so very happy when you come, everybody, with more car and next event. Next year we're here with more cars, with more people, and we're going to have much more fun. And a good girl. Yeah. No, okay, good girl. Można powiedzieć, powiedz mi, to jest Cadillac Escalade, wersja Platinum, tak? Wersja Platinum, no ma wszystko wypas, to ma wszystko prawie, no, od zero do maksymalnie, nie? Że podgrzewanie siedzenie, ma masaże z siedzenie, cztery monitory z tyłu. Może pokażmy te monitory, pokaż nam, chodźcie, zobaczcie. Zobaczcie, tutaj są pierwsi klienci, może się sprzeda. O, dzień dobry. Jak się siedzi w tym pięknym aucie? No, wygodnie, jak przystało na amerykański samochód, to wygodnie. Kupujecie go? Może w przyszłości. Zastanawiamy się. Właśnie się zastanawiają, słuchajcie, ten Cadillac ma 6.2 pojemność, tak? 6.2, no. 6.2 pojemność, V8 to jest... No, ale to w takim samochodzie to nie jest ważne jaki silnik, tylko jaka wygoda to jest, nie? Dokładnie. Wielki SUV, podejrzewam, że to jest największy SUV, jaki występuje. Cadillac Escalade wersja Platinum. Panie Włodzimierzu, co pan na taki samochód powie? Paniuś, ty jak zobaczyłeś Cadillaca, to mnie pan mówisz od razu. Tak? Pani Włodzimierzu, powiedz mi, to jest Cadillac. Ty wiesz, że miałem pięknego Cadillaca. Moja córka mówiła, że wyglądam nim jak przedsiębiorca pogrzebowy z Teksasu, ale to był stary z 1989 roku, w bardzo zresztą ładnym stanie. I muszę powiedzieć, marzę o tym, żeby do Cadillaca wrócić, do CTS-a, bo to już innych teraz nie ma, do takiego 6-cylindrowca. Jak będzie pan miał fajnego, to chętnie się przesiądę z innych samochodów na to. To jest kawałek Ameryki jednak. No. Zapraszamy do Berlina, nie ma żadnego problemu. Firma Kramm z Berlina przyjechali do nas wystawić swoje piękne pojazdy. Słuchajcie. Jeszcze jedno słowo. Chwała wam za to, że wy te samochody amerykańskie trochę europeizujecie. Bo w Europie jest takie przekonanie, że głównie jeżdżą czarni, murzyni w Stanach Zjednoczonych, obwieszeni złotem, ale również paru wielkich artystów amerykańskich też jeździ takimi eskaladami. I to trzeba spopularyzować w Europie z dobrym skutkiem. No, w Polsce na przykład w ogóle nie ma jakiegoś dealera z Cadillaki, nie? My jesteśmy w sumie najbliższe w Polsce. Ja panu powiem, brałem kiedyś udział w otwarciu salonu samochodowego i prowadziłem tę imprezę w Warszawie. I smutno mi przejeżdżać z tego salonu, kiedy go już zlikwidowali. Mnie brak jest jak Cadillaca w Europie, bardzo brak. Dlatego mówię, zapraszamy do Berlina, nie ma problemu, możecie pan wszystkim przejechać. Co tylko mamy u nas w garażu. Starajcie się, naprawdę. Ale wiecie co, ja wpadłem teraz na dobry pomysł. Może otwórzmy siedzibę w Polsce. Siedzibę firmy Kramm w Polsce, ja się tym zajmę. No może dogadamy się. Ale pomyśl jeszcze jednej rzeczy, że w Polsce sprzedaje się najwięcej samochodów najdroższych. Nie tych najmniejszych, tylko kupują ludzie i idą, na przykład kupowali Range Rovery, to wszystkie poszły w super maksymalnym wyposażeniu. A tu jest tak samo, nie? Ma pan full wypas. Full wypas, czyli po prostu Cadillac. Dziękujemy chłopaki, że jesteście z nami i do zobaczenia na następnej edycji. Jeszcze jutro, dzisiaj jest sobota, jeszcze jutro. Dopiero się zaczyna dzisiaj. Dzięki. I przede wszystkim do zobaczenia u was w salonie. Przyjeżdżam.